Witam Państwa w programie Tło Wydarzeń. Dzisiaj w Sianowie zostały rozdane nagrody Rybogryfy. Są to nagrody samorządu sianowskiego, burmistrza Sianowa, które mają właśnie nagrodzić najciekawsze zjawiska, osoby z różnych kategorii mieszkańców gminy. I nagrodę w kategorii społecznej otrzymał Mariusz Zimnowłocki. Dzisiaj w naszym programie gościmy laureata oraz jego tatę, pana Włodzimierza Zimowłockiego. Dzień dobry panom. Dzień dobry państwu. Przypomnijmy może na początku, za co ta nagroda, bo to była wyprawa kajakowa, 1400 kilometrów. Przypomnijmy tak pokrótce, jaki był cel tej wyprawy. No, głównym celem wyprawy Mariusz sobie taki postawił, że jak przepłynie tą trasę, to udowodni, że nie jest człowiekiem niepełnosprawnym, tylko tak samo pełnosprawnym jak inni. Chciał, żeby ludzie go właśnie w ten sposób dostrzegali. No i chciał po przepłynięciu tej trasy dostać pracę. Ale tak się akurat złożyło, że w trakcie przygotowywania się do niej dostaliśmy telefon od jednej osoby, która obejrzała program, gdzie akurat tam przygotowywaliśmy się i zaproponowała Mariuszowi pracę. Także Mariusz zaczął pracować od lutego, także trzeba powiedzieć minął rok, jak zaczął pracę, ale wówczas zaczęliśmy dostawać telefony od jego kolegów niepełnosprawnych, którzy prosili, żeby im załatwił pracę. No jak on mógł pracę tym kolegom załatwić? Spotykaliśmy na ulicy jego koleżanki. Jedna koleżanka dopłakała, że 2 lata nie może dostać pracy. Spotykałem się z rodzicami osób niepełnosprawnych, którzy ten problem tak samo poruszali. No i Mariusz zdecydował, że popłynie na tą wyprawę, ale dla innych osób niepełnosprawnych, żeby właśnie zwrócić uwagę na ten problem pracy dla tych osób. Mm-hmm. Jak Mariusz zareagował na tą nagrodę? Czy się ucieszył? Czy może powiedzieć parę słów od siebie na temat właśnie tej nagrody? Mariusz, zamigaj. Dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Jestem szczęśliwy. Przepłynąłem kajakiem przez Polskę, bo chciałem zwrócić uwagę na problem pracy dla osób niepełnosprawnych i niesłyszących, dodaję. Myślę, że mi się to udało. Także myślę, że nawet ta nagroda to właśnie jest zwieńczeniem tego, że jednak mu się to udało zrealizować ten główny cel. No właśnie. Tym celem była zmiana postrzegania osób niepełnosprawnych. Czy rzeczywiście widać, zauważyliście jakąś zmianę, że inne jest to postrzeganie, czy to pracodawców, czy prawda, normalnych mieszkańców na co dzień, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne? Czy pokazaliście, że tak naprawdę osoba z niepełnosprawnością no może dokonać takiego wielkiego czynu, no bo pewnie nie jeden pełnosprawny nie dałby rady przepłynąć tylu kilometrów kajakiem. No ja myślę, że tak, że to, tak, to co pan mówi, to prawda. Nie jeden pełnosprawny by kajakiem tego nie mógł przepłynąć. No ale jeżeli chodzi o postrzeganie, no trudno mi jest powiedzieć, jeżeli chodzi o całe nasze społeczeństwo. Natomiast jeżeli chodzi o Mariusza, no to ja widzę na niego, że on w zasadzie popłynął, można powiedzieć, też dla samego siebie. Ja widzę, on się stał bardziej samodzielny. On się wyprowadził od nas, on mieszka z siostrą, on ma swoje obowiązki, cieszy się, że pracuje i w tej pracy też jest bardzo świetnie postrzegany, bardzo doceniany. Jak wrócił, to go przyjęli naprawdę bardzo uroczyście. Również też jak skończyliśmy to pływanie, to bardzo dużo osób niepełnosprawnych przyszło go przywitać. Byli niesłyszący ze Szczecina, ze Sławna, z Koszalina. Były osoby niepełnosprawne z Domu Pomocy Społecznej, z Sianowa. I wszyscy bardzo, bardzo się cieszyli. On był po prostu ich bohaterem. Mhm. Jak to wygląda w naszym społeczeństwie obecnie, no to ja nie wiem. Ale jeżeli chodzi o samego Mariusza, to naprawdę jemu chyba się udało. Bo on wygrał przez to przepłynięcie przede wszystkim swoją niezależność.
Tak, i tak jak pan wspomniał, już prawie rok Mariusz pracuje w jednej z firm i jakby mógł od siebie powiedzieć parę słów na temat tego, jak mu w tej pracy, czy chodzi tam codziennie zadowolony, czy dobrze mu tam jest po prostu. No zobaczymy, no zamigaj o pracy, twojej pracy. No popatrzymy, no mów. Mam pracę, wspaniałą pracę. Pracuję w firmie Kospel. No dobra, a o której ty jedziesz do pracy? O siódmej jedzie do pracy, ale wstaję o szóstej, żeby się przygotować, ogolić. No dobra, do godziny 14 pracuję. No i bardzo mu się to podoba. No to jeszcze raz zapytam, czy ty jesteś zadowolony? On bardzo się cieszy, że ma pracę. No tak, praca jest bardzo ważna i nawet no, dla wszystkich ludzi w ogóle praca jest ważna, tym bardziej wszyscy powinni tą pracę najlepiej mieć i dobrze, że także Mariusz ją już prawie rok ma. Czy jeszcze planujecie może jakieś akcje takie społeczne, które mają cały czas zwrócić uwagę na tą aktywizację osób niepełnosprawnych? Czy coś tam wam świta w głowie? No prawda jest taka, że przyszłość pokaże, czy coś nam wyjdzie, czy nie. Na razie sam Mariusz ma swoje plany, nie wiem, może nim powie. Co ty chcesz robić latem? No, we wrześniu chcę popłynąć. Co? Jeszcze raz. Do Elbląga? Chcę do Elbląga popłynąć, ale jak? Rzekami czy morzem? Jak? Na Mazurach. No tam jest Elbląg. Do Elbląga morzem chcę popłynąć. Czyżby chciał, znowu mi zaczął głowę, zacznie mi głowę zawracać, że mam z nim znowu gdzieś polecieć. No ale coś mu, no ja nie wiem skąd mu to przyszło. No teraz panu powiedział. No to widać, że spontanicznie te pomysły przychodzą. To także na pewno dla was jako relacja ojciec-syn. 30 dni na rzekach. To także chyba was zbliżyło do siebie. No oczywiście, no wie pan co, no w domu jak on tu był, to mieliśmy z żoną tylko kupę problemów, bo stale coś nie tak, zawsze jakieś problemy miał. A tutaj został tylko ze mną, był zdany tylko na mnie, a w zasadzie też więcej na siebie, bo wymagałem od niego bardzo dużo. No i można powiedzieć, przeżyć taką szkołę życia troszeczkę. Także te relacje myślę, że zobaczył ja jak się zachowuję, on bardzo dobrym naśladowcą jest. Nie? I też po prostu zaczął mnie, czy tam kolegę, który ze mną płynąć, naśladować. Także na pewno mu to przyniosło dosyć dużo pożytku, bo zawsze jak kończyliśmy ten spływ, to ja odniosłem wrażenie, że on po prostu stał się praktycznie prawdziwym facetem. Facet, co ma 33 lata, przez cały czas pod opieką rodziców, to nie będzie nigdy facet ma. Tu był zdany tylko na siebie i na towarzystwo męskie, no to musiał się zmienić. Zostaliście zauważeni przez gminę, to właśnie efektem jest ta nagroda. Tak, no pokażę tą nagrodę. Pokażemy tak do kamery. Tak, bardzo ładna. Tak wygląda właśnie rybogryw sianowski. No i o tą gminę też trochę chciałem zapytać, bo tam bardzo wiele osób z gminy śledziło was, a także na mecie witało. Byliście zaskoczeni tym poruszeniem w gminie w ogóle, które towarzyszyło waszej wyprawie? Ja powiem tak, że my byliśmy praktycznie zaskoczeni od samego początku mediami. No, na początku tak szło troszeczkę ślamazarnie. No w Warszawie się troszeczkę ruszyło, bo tam był reportaż zrobiony, potem jak on został wyświetlony, no to obserwowaliśmy tego naszego Facebooka, było bardzo dużo wejść i właśnie ogromna ilość była osób z naszej gminy. Oni cały czas nas wspierali, cały czas czekali na następne relacje, bo te relacje
Robiliśmy codziennie, codziennie. No i na przykład zbliżając się do Szczecina, tam przywitała nas bardzo duża grupa Mariusza, kolegów ze szczecińskiego klubu głuchych Korona. No byliśmy bardzo zaskoczeni tym wszystkim. Był Aleksander Doba, był oczywiście wiceprezydent Szczecina, także przywitanie było no niesamowite. No i płynąc do domu, no sądziliśmy, że będzie rodzina, może tam kilku przyjaciół będzie, a jak zobaczyliśmy tę rzeszę ludzi, no to aż wręcz można było się wzruszyć. To było coś niesamowitego, także można powiedzieć, że dla takich chwil warto żyć. Naprawdę mieszkańcy gminy dostrzegli ten problem, dostrzegli ten wysiłek, jaki włożyliśmy, aby przepłynąć tę trasę. Także naprawdę byliśmy raz bardzo zaskoczeni, a drugi raz bardzo szczęśliwi, że zostaliśmy zauważeni. Dobrze, to dziękuję bardzo za rozmowę, gratuluję nagrody. No i jakby mógł się pożegnać z naszymi widzami właśnie w swoim migowym języku, Mariusz jeszcze. No powiedział, do widzenia. Super. Do i widzenia. To także się może nauczą czegoś nasi telewidzowie, właśnie do widzenia w języku migowym. Gratuluję raz jeszcze, dziękuję panom za wizytę w naszym programie. No dziękuję, do widzenia. Dziękuję państwu, naszymi gośćmi byli dziś Mariusz i Włodzimierz Zimnowłoccy. Dziękuję, do zobaczenia.